Cześć, siemanko ludzie, witam was w kolejnym odcinku prosto z mojej hodowli. Dzisiaj w odcinku zajmę się przeprowadzką dwóch naprawdę bardzo fajnych ptaszników. Oba są z Brazylii, jeden jest jeszcze maluszkiem, drugi to naprawdę kawał pająka, zresztą za chwilkę zobaczycie sami, ale przed samym odcinkiem jak zwykle drobny urywek co nowego na hodowli. Zobaczcie, tutaj jest jeden z moich dorosłych samców ptasznika kędzierzawego, Tlitokat albo Plosus Nicaragua. Wygląda na to, że wybrał sobie dzisiaj dzień, żeby się napełnić. Leży sobie na pleckach, nie będę mu tutaj przeszkadzał ani go stresował. A teraz zobaczcie obok, tu jest drugi dorosły kędzior i skubaniec już próbuje otworzyć swoje terarium. Na nowość, zobaczcie, założyłem sobie taką mini hodowlę trzykrotki, udało mi się ostatnio rozszczepić dość sporo. Zacząłem sklejać kolejne dwa bardzo fajne teraria, jak widzicie jedno jest dla ptasznika nadrzewnego, drugie dla naziemnego i właśnie do tego po prawej wprowadzę sobie dzisiaj tego dużego pająka, o którym wspominałem na początku odcinka. Ale najpierw zobaczymy sobie, czy wszystko pasuje. Zacznę sobie od terrarium po lewej. Tu już mam szybkę. I zaraz okaże się, czy wszystko pasuje, czy wszystko dobrze wyliczyłem. Ale chyba bez problemu. Ta-dam. Teraz drugie terrarium. To jest właśnie to, w którym zamieszka dziś pająk. Oj. O kurde, słuchajcie, chyba jest lipa. Oj, pasuje, ale... A nie, jest ok. Słuchajcie, ale mam farta. Tutaj dosłownie w prowadnicach z każdej strony ta szyba siedzi po milimetrze. Ale pasuje. Dobra, otwieramy gilotynkę. I stroimy terrarium dla pająka. Mamy tutaj Lasiodora parahybana, czyli naprawdę bardzo duży gatunek ptasznika naziemnego, który występuje na terenie brazylijskich wilgotnych lasów. No i tutaj, co ciekawe, samice dorastają nawet do 22 cm. Pierwsze oczywiście podłoże. Tutaj tego musi być sporo, bo zamieszka tu pająk, który lubi kopać. Jest tego już dosyć sporo, ja sobie to wszystko tutaj rozgarnę. Teraz trochę dodatku do podłoża od Bioter, szczerze mówiąc bardzo wydajny, super sprawa, polecam. Dobra, dosypujemy sobie. W terrarium ogólnie zamieszka ptasznik naziemny z Brazylii, jak wcześniej mówiłem, a więc teraz jakaś kryjówka dla pająka. Ja dam mu tutaj taki kokos. Ten gatunek zamieszkuje brazylijskie wilgotne lasy, a więc muszę tutaj dać też coś, co będzie trzymać wilgoć. Tutaj powinna ona wynosić około 70%, a więc taki naprawdę duży płat mchu na pewno się tutaj przyda. Oprócz tego powiem wam, że postanowiłem posadzić sobie jeszcze tutaj taki naprawdę spory szczep trzykrotki. Chociaż wiem, że to i tak pewnie zostanie wykopane. No ale dobra, może jakimś cudem się uchowa. Wiecie co, tak dla pewności wezmę, zabezpieczę sobie tą trzykrotkę kamieniem. Może jakimś cudem faktycznie ten pająk jej nie wykopie. Teraz to sobie wszystko zwilżę. Jeszcze jedna, tym razem taka sztuczna roślinka, ale to już widzicie, taki naprawdę pypeć. Gdzieś go sobie też tutaj upcham. Teraz końcówka wystroju. Mam tutaj pojemniczek z wodą. Też sobie go tutaj obsypię troszkę. No i tak naprawdę na tym mógłbym skończyć, ale szczerze mówiąc jeszcze czuję taki lekki niedosyt. A więc dorzucę sobie jeszcze tutaj taki kawał kory. I na koniec jeszcze jeden taki kamień, który sobie znalazłem w kartonie z wystrojem. Niestety już ostatni, ale chętnie go sobie tu użyję. Dobra, to tyle jeśli chodzi o wystrój, nowe fajne terrarium urządzone, a teraz czas przeprowadzić tutaj pająka. Dobra, mamy tutaj Lasiodora parahybana, jak widzicie naprawdę wielki pająk, kokos macie tutaj dla porównania.
Odławiamy sobie. Już wyczesuje włoski. Naprawdę kawał pająka. Ptasznik odłowiony, jego stare terrarium na razie idzie na bok do czyszczenia. Niedługo zamieszka w nim nowy lokator. Właśnie Lasiodora parahybana, czyli ptasznika olbrzymiego, którego tutaj trzymam. Warto też powiedzieć, że jest to gatunek, który wyczesuje z siebie włoski parzące. Na ogół jest polecany dla osób, które chcą zacząć przygodę z ptasznikami. No ale ja używałem sobie tutaj pojemniczka, żeby go odłowić, dlatego że akurat ten osobnik bywa agresywny, a ja po prostu nie chcę zostać dziabnięty. No dobra, czas go wypuścić. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że będzie szybko i sprawnie. Oho, już się wyczesuje. Włoski parzące poszły w ruch. Ale idzie sobie spokojnie. Udało się bardzo fajnie, bez większych problemów. Już jest w nowym domku, stoi sobie spokojnie. Jeszcze chyba nie do końca wie, co się dzieje, o co chodzi, że ktoś ją nagle tutaj odławia i przekłada. Wygląda na lekko skołowanego pająka, ale mam nadzieję, że bez problemu się tutaj zadomowi w nowym terrarium. Oczywiście ten pająk zostaje na moim biurku, jak zwykle na 48 godzin, żebym też mógł sobie poobserwować, jak sobie radzi w nowym zbiorniku i w nowych warunkach. Dobra, to tyle jeśli chodzi o pierwszą przeprowadzkę. Terrarium z parachybanką sobie zabezpieczamy. Zobaczcie, pająk zaczyna już sobie zwiedzać, zaczął się ruszać. Chyba będzie mu tutaj dobrze, kurczę, słuchajcie, swoją drogą. Już zaczyna świerzbić mnie ręka tutaj od włosków parzących, także nie fajnie. Ale przeprowadzka udana, a teraz drugi pająk. Nandu tripepi, pająk występujący na terenie brazylijskich lasów deszczowych. Temu się już dość podrosło, jest już za duży na taką kliszówkę, a więc czas go przeprowadzić. Przygotowałem tutaj dla niego taki już dość spory pojemnik z podłożem. Teraz sobie to wszystko ubiję. To pająk, który zamieszkuje lasy, a więc też dam mu tutaj trochę tego dodatku do podłoża. Nie będę mu żałować. Teraz też troszkę mchu, żeby coś tutaj trzymało wilgoć. Wilżamy. Pająk, którego chcę tutaj wprowadzić, zamieszkuje kryjówki, które znajdzie na powierzchni ziemi. Czasem zdarza się też, że zamieszkuje w małych norkach, ale ja dam mu tutaj taki kawałek kory. Czas go przeprowadzić. Warto też wspomnieć, że gatunek, który wyczesuje również z siebie włoski parzące i czasem przejawiające agresję, a więc nie wiadomo, czego się tutaj spodziewać, ale chyba będzie współpracował. Tak, sam sobie wszedł, bardzo fajnie. Ptasznik jest już w nowym domku, już sobie zwiedza. Warto też dodać, że jeśli chodzi o rozmiary tych ptaszników, to samice mierzą około 7-8 cm długości ciała, a z rozpostartymi odnóżami około 13-14 cm, a więc spore pająki. Poza tym samice tego gatunku dożywają 14-15 lat, a więc naprawdę no, dość dużo jak na pająka. Zobaczcie. Ten już znalazł sobie kryjówkę. Ten pojemnik też zostaje na moim biurku na 48 godzin, żebym mógł sobie poobserwować, jak sobie pająk radzi. Mam nadzieję, że odcineczek się podobał, bo na dzisiaj to tyle ode mnie. Oczywiście, jeśli tak, to zostaw po sobie łapeczkę w górę, subskrybuj kanał, żeby nie ominęły Cię żadne nowe odcinki. Oprócz tego, jak zwykle, linki do socjalnego tutaj poniżej w opisie do tego filmu, czyli Face, Instagram, Ptaszniki Dino Spiders, grupa Terra Life. Ale uwaga, od dzisiaj będę dodawać też piąty link, czyli link do grupy na Facebooku Polecam, nie polecam, opinie o hodowcach ptaszników. Bardzo fajna sprawa dla na przykład osób, które dopiero chcą zacząć przygodę z ptasznikami, kupić pierwszego i uniknąć oszustwa, bo ostatnio sporo takich sytuacji ma miejsce, także naprawdę nie ma co się stresować, zanim kupicie pająka od kogoś. Napiszcie, zapytajcie, na pewno ktoś doświadczony Wam doradzi, a ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemanko!